Szanowni Państwo, witamy w kontynuacji poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że podobał się on na tyle, że oglądacie ten kolejny. Irku, pytanie proste. Jak mam odpowiedzieć na taką faktyczną rozmowę, która się odbyła? Pewien mój znajomy, kolega z pracy mówi, co żeście załatwili? Ja mu odpowiadam grzecznie. Mówię, słuchaj, zapytaj swojej przewodniczącej. Mhm. A on mówi, ale ona mnie odsyła do ciebie. Mhm. Ja mówię, to po co jej płacisz składkę? A on mówi, że no bo tak wypada. W jaki sposób rozmawiać z człowiekiem, który albo nie należy do związku, albo tak jak w tym przypadku, z niewiadomych powodów, bardzo miły człowiek, żeby był jasny, bardzo go lubię, mówi tak, no jakoś tak się utarło, trochę mi niezręcznie się przepisać z tego związku do drugiego, no jakoś tak nieskładnie, a w sumie i tak wszyscy jesteśmy jedną wielką związkową rodziną. Aha. Jakby, bo na początku, jak zacząłeś zadawać mi to pytanie, to miałem takie wrażenie, że to chodzi o przewodniczącą jakby waszych struktur jakichś wydziałowych, ale no. Dobrze, że to co później dodałeś, że to chodzi o inny związek zawodowy. Tak, tak? Bo się już bałem, że to skończyliśmy o składce, że ty trochę ludzi sam wpędzasz w to, że płacisz im. No, więc tutaj często... No tak, rzeczywiście, czy temu człowiekowi nie jest szkoda pieniędzy na tej właśnie składki, gdzie płaci, a tak naprawdę nic z tego nie ma, tak? Bo nawet nie ma podstawowego przepływu informacji. To, co też mówiliśmy w pierwszej części, tak? No to jest podstawa, no po coś do związku należy. Między innymi po to, żeby mieć tą informację, tak? Że mamy swoje rozbudowane struktury przewodniczących wydziałowych, oddziałowych, no oni mają informacje z pierwszej ręki od was i tą informacją powinni się dzielić. Często pracownicy się pytają, a co ja z tego będę miał? Między innymi właśnie to, dostęp do informacji z pierwszej ręki. Są spotkania z zarządem cykliczne wasze, są negocjacje, tak? Wracają ci liderzy do swoich ludzi, od razu im mówią. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo tutaj jakby odcinamy problem niedomówień, plotek, bo często gdzieś tam poruszamy się w jakiejś takiej właśnie otoczeniu, jakieś pogłoski, plotki, ktoś rzucił informację, i teraz się wszyscy fiksują na tej informacji, ona się okazuje guzik prawdą, tak? Żeby tak. Dobitniej nie powiedzieć, tak? Że jakby ktoś tam wypuścił jakąś informację, teraz ciężko jest zmotywować ludzi do pracy, bo z tyłu głowy mają to, że za chwilę na przykład stracą jakieś pieniądze, tak? Bo komuś tak się wydawało. Więc ta informacja przede wszystkim i słusznie, tak? Ja też często nasi liderzy Solidarności mówią, że już jakby ta frustracja w nich jest taka, że oni przestają rozmawiać z ludźmi, którzy nie należą do ich związku i mówią wprost, słuchaj, chcesz informacji? Jak będziesz moim członkiem, to ja ci będę jakby się tłumaczył, opowiadał, przekazywał informacje. No słuchaj, póki nie jesteś, to jakby nie dajesz mi tego mandatu zaufania, to ja też nie czuję się jakby tutaj, a może nawet nie w obowiązku, tylko nie czuję się uprawniony do tego, żeby mówić twoim głosem, czy żeby tobie tutaj jakby tutaj uświadamiać mój punkt widzenia. I tutaj dotykamy do takiego bardzo też ważnego elementu, który się pojawia. Mianowicie, dlaczego w funkcjonowaniu związków zawodowych ważna jest ilość członków związku? Bo często się spotyka z takim podejściem, niektórzy mówią, no po co on należeć? Zawsze ta składka jakaś jest. Ile ona by nie była, czy ona jest kilka, czy kilkanaście złotych, czy kilkadziesiąt, no to zawsze w kieszeni zostaje. A i tak wszyscy, a i tak walczą o wszystkich, tak? Podwyżki nie dostają tylko związkowcy, tylko wszyscy dostają. Mhm. To jakby będą w tym jednym pytaniu tak naprawdę zawierają się jakby dwa pytania. Zacznę od tego, to co mówiłeś, że wszyscy mają, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy teraz o prawie zbiorowym, tak, czyli nie wiem, wynegocjowaniu podwyżek, zmiany w regulaminie, nie wiem, zawarciu albo zmianie zakładowego układu zbiorowego, tak? Zakładowy układ zbiorowy pracy, o właśnie. Się nieraz można samemu pogubić, tak? Więc wtedy jakby to jest to przełożenie na liczebność członków. To się wydaje frazesem, jak my o tym ludziom mówimy, natomiast to się sprawdza, słuchajcie, w praktyce. Wiele razy było tak, że
pracodawca w trakcie spotkania jakiegoś negocjacyjnego czy konsultacyjnego wprost dawał do zrozumienia, że na przykład Solidarność reprezentuje 30% pracowników, a 70% nie należą do tego związku, jakby no, nie popiera jego postulatów. To jest takie bardzo proste, a nawet może prostackie myślenie, bo wiemy, że ludzie z różnych powodów do związku nie należą. Natomiast to, skoro pracodawcy sami nam to sugerują, więc widocznie ma to dla nich znaczenie. Ja sam przerabiałem takie przed pewnym spotkaniem negocjacyjnym przyszła pani z HR-u, tam akurat w tamtej to firma jest jedna z agencji rządowych, działa 8 czy 9 związków zawodowych. Natomiast przyszła pani z HR-u, żeby przypomnieć tym liderom związkowym o obowiązku przekazywania informacji na temat liczebności członków. Jak się później okazało, wszyscy tą informację przekazywali, więc to nie było zwrócenie uwagi, tylko właśnie pokazanie, zasygnalizowanie, żebyście się policzyli. Policzcie się, panowie, ilu was jest, z czym przychodzicie i ile chcecie, tak? Czy tak, nie wiem, czy u was tak było, ale też przykład z negocjacji, gdzie pracodawca mówi wprost, tak? Reprezentujecie 20% załogi, więc ten postulat, z którym przechodzicie, razy 20% i o tym możemy rozmawiać. Więc to tutaj ma znaczenie i nam często pracodawcy to pokazują. Na pewno jest łatwiej przekonać pracodawcę do swoich argumentów, tak? Czy wywrzeć presję na pracodawcę, czy nawet zmusić go do pewnych zmian decyzji, jeżeli ta presja to jest kilkadziesiąt procent załogi, a nie kilkanaście. To jest jakby to jedno pytanie, które dotyczy wszystkich pracowników, tak? Natomiast z boku mamy cały czas jakby funkcjonowanie indywidualnych pracowników w ramach zakładu pracy. No, nie wiemy, co nas spotka dziś, jutro, pojutrze. Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego, to chociażby najprostszy obowiązek konsultacji zamiaru zwolnienia pracownika, tak? Gdzie tutaj pracownik wcześniej ma możliwość odniesienia się do uzasadnienia jego wypowiedzenia. Czy odwołanie od nagany, tak? Takie najprostsze przypadki, gdzie jakby tego osoby, które nie należą do związku, jakby na własne życzenie są pozbawieni, z tego nie korzystają. Czy to, co już mówiliśmy w pierwszej części, tak? Jakby takie traktowanie przedmiotowe przez przełożonych. Jeżeli nie będziemy reagowali nawet na złe zwracanie się do nas, na jakby traktowanie nas z góry, a często się jakieś bluzgi czy obelgi pojawiają, to tak nas będą traktowali. Natomiast jeżeli w pewnym momencie czy to sami, czy za pomocą liderów związkowych, ale wszystko w ramach struktury związkowej powiem stop, to tutaj ta osoba, często mober, się zastanowi. Jeżeli nie wyciągnie wniosków jakby z naszego sygnału, to mamy oczywiście możliwości dalszej reakcji. Pewne kroki prawne, czy nawet jeżeli kroki prawne nie wystarczą, to tak zwane pozaprawne. Tak czy inaczej, w ramach składki związkowej można trochę wyręczyć się przewodniczącym, że to on idzie, reprezentuje interesy człowieka. Tak, bo często, tak, dokładnie. Często jest tak, że złe traktowanie pracownika to nie jest jednostkowy przypadek. Że na przykład kierownik uwziął się na Iksińskiego i cały czas go tam z góry na dół sztorcuje i go tam mobbinguje, tylko często to jest tak, że to dotyczy większej grupy pracowników, więc wtedy nie idziemy do naszego pracodawcy, nie wskazujemy, że to dotyczy konkretnej osoby, tak? Tylko że to jest problem, który jest na przykład w danej komórce, bo nas jakby nie obchodzi osoba, która generuje problem, nas obchodzi problem, tak? Żeby ten problem, żeby rozwiązać ten problem. Czy pracodawca wpadnie na pomysł i zmieni tego kierownika, czy wpłynie na niego, żeby on zmienił swoje zachowanie, to dla nas powinno być drugorzędne. Dla nas nie powinno być praktyk mobbingowych. To jeszcze też z życia wzięty przypadek. No, zatem rozmawialiśmy o rozwoju związku. Jeden z naszych przewodniczących koła mówi, ja nie idę w ilość, ja idę w jakość. Ja potrzebuję komandosów, nie potrzebuję armii cieni, tylko potrzebuję 3-4 komandosów i będę z nimi jakby rozwiązał problemy. Jakie są argumenty dla takiego człowieka, który no właśnie to mówi? To jest autentyczna rozmowa bodaj sprzed miesiąca. No tak, ja też się spotykałem z czymś takim, że nie przyjmujemy wszystkich jak leci, tak? Też niektórzy tak mówią i mają jakieś ograniczenia. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o jakość, ja tutaj przez, jak mówisz słowo jakość, to ja tutaj rozumiem świadomość związkową. I ja tak podchodzę do organizowania pracowników, że nie po to idziemy do pracowników i z nimi rozmawiamy, żeby ich zapisać do związku zawodowego, tylko po to, żeby właśnie wzbudzić tą świadomość, czym jest związek zawodowy. W większości jesteśmy rozumnymi osobnikami, jako ludzie, i jeżeli przyjdzie taki lider związkowy i w ciągu nie jednej, a kilku rozmów, bo organizowanie pracowników to jest proces, tak?
pokaże mi, że przynależność do związku zawodowego jest czymś dobrym i mi się opłaci jako pracownikowi, to później zaproponowanie do związku, przystąpienia do związku będzie czysto formalnością. Natomiast jeżeli pracownik nie wie, czym jest związek zawodowy i ma jakieś swoje wyobrażenie, często przez media kreowane i w zależności od tego, jaki guzik na pilocie, to jakby ta kreacja może być różna, tak on postrzega związek. Tak? I jeżeli ty przyjdziesz i powiesz, zapisz się do Solidarności, a on ma o Solidarności błędne wyobrażenie, to tak niestety to odbierze, że oni nie wiedzą, czym jest związek zawodowy, będzie bazował na swoich uprzedzeniach, stereotypach i będzie decyzję podejmował nie w oparciu o informacje, tylko w oparciu o jakieś właśnie swoje wyobrażenie, czym związek może być, a nie tak naprawdę czym jest. Więc jeżeli mówimy o takiej świadomości, to jest podstawa, więc wtedy jakby ten problem znika, bo jeżeli pójdziesz do pracownika i wzbudzisz w nim tą świadomość, czym jest związek zawodowy i on podejmie decyzję o przystąpieniu do związku zawodowego, to będziesz miał i liczebność, i jakość, tak? Natomiast jeżeli będziemy szli drogą na skróty i starali się zbudować związek zawodowy za pomocą jakichś, nie wiem, trików, no bo słuchajcie, no zapisać, dla samego zapisania człowieka do związku jest bardzo prosto, tak? No różne są techniki jakieś manipulacyjne, niemanipulacyjne, złapanie na haczyk, tylko nie o to, moim zdaniem w organizowaniu pracowników nie o to chodzi, tak? Bo kogoś, żeby ktoś się zapisał, można łatwo, tylko on za chwilę zobaczy, że to, słuchaj, albo mnie oszukał, albo mnie zmanipulował i tak naprawdę to nie jest to, co ja myślałem, więc nie dość, że on z tego związku zrezygnuje, to jeszcze powie innym, że to banda oszustów, oszołomów i dajcie sobie z nimi spokój, tak? Więc taka droga na skróty często nie dość, że prowadzi do tego, że ten związek jest niestabilny, to jeszcze nam jakby potencjalnych naszych członków czy obecnych wyprowadza z tego związku, więc ostrzegałbym przed drogą na skróty i to budowanie świadomości przekładał na ilość. Na pewno rozwój związku to pewien proces. Dokładnie.